Cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie zrobimy taki efekt VHS, taki efekt starej jakiejś takiej kasety czy taśmy. Ten efekt będzie dosyć podobny do efektu 3D, natomiast będziemy troszkę korzystali z innego spektrum barw, kolorów i nałożymy troszkę filtrów, ale myślę, że efekt też wam się spodoba. No dobrze, może najpierw sobie zduplikujmy tą warstwę razy 3, czyli raz, dwa, trzy. Mamy sobie cztery takie same warstwy. To na dole trzymamy jako taką warstwę zapasową, nie będziemy na niej raczej pracować. Mamy takie trzy warstwy właściwie zduplikowane u góry. Musimy sobie zmienić troszkę jej barwę, czyli na tej pierwszej warstwie u góry wchodzimy sobie w kolory, wybieramy sobie poziomy. No i musimy tutaj wybrać sobie kanał jako czerwony i zerujemy sobie całkowicie tą wartość. Wybieramy sobie też jako zielony i zerujemy sobie całkowicie tą wartość. Zostaje nam niebieski i klikamy sobie OK. Wyłączamy sobie widoczność tej warstwy, przechodzimy na tą pośrodku. Robimy to samo, czyli kolory, poziomy, z tym, że tutaj wybieramy sobie kanał jako zielony, zerujemy go całkowicie. No i wybieramy sobie jako niebieski i zerujemy go sobie całkowicie. W ten sposób uzyskaliśmy kolor czerwony. Teraz może przejdźmy sobie jeszcze na tą warstwę poniżej. No i wybierzmy sobie kolory, poziomy. Wybieramy sobie kanał jako czerwony, zerujemy go sobie. No i jako tym razem niebieski i też go sobie zerujemy, zostaje nam kolor zielony. Czyli mamy tutaj właściwie takie próbki RGB, czyli podstawowe kolory tutaj graficzne, czyli red, green, blue. No i właściwie spróbujemy je sobie teraz połączyć. Czyli każdą z tych warstw ustawiamy jej tryb jako sumę. Czyli tutaj suma, no i tutaj jeszcze suma. W ten sposób jakby widzimy obraz w całości, ale składa się on z trzech pojedynczych warstw o innych kolorach. Teraz musimy sobie troszkę to powiększyć jakby te warstwy, żeby było widać różnicę tutaj w takie jakby rozszczepienie koloru. Wybierzmy sobie prawym przyciskiem myszy, wybierzmy sobie skaluj warstwę. Ja akurat tu przeskaluję o mniej więcej 80 pikseli w górę, czyli dajmy tutaj może sobie 2000. Kliknijmy sobie na wysokość, żeby się automatycznie tutaj z proporcjami dostosowało. No i kliknijmy sobie przeskaluj. Także już widać, jest fajny efekt, mamy taką żółtą i taką ciemno-niebieską barwę, taką poświatę. Wydaje mi się, że jest to całkiem ok. Oczywiście tutaj nie ma jakiejś takiej zasady, o ile to trzeba powiększyć, robimy to sobie na oko. Można powiększyć sobie o bardzo małą ilość, albo też można powiększyć sobie o większą. Jeszcze sobie powiększmy tą czerwoną warstwę, czyli prawy przycisk myszy, skaluj warstwę. Tutaj może sobie powiększę o jakieś 1960, myślę, że powinno być w porządku. Także kliknijmy sobie przeskaluj, no i jak widać mamy teraz takie całe spektrum barw, bardzo fajnie to wygląda. Teraz stwórzmy sobie nową z widoku, czyli prawy przycisk myszy, wybierzmy sobie nowa z widoku, włączmy widoczność pozostałych warstw na dole, pracujmy na tej u góry. Musimy wejść sobie teraz w filtr deformacji, czyli wybieramy sobie filtry, zniekształcenia, deformowanie, wybieramy sobie przesunięcie, promień deformacji jako 50, stopień deformacji jako 0,10. Oczywiście są to wartości dla obrazu mniej więcej Full HD, no i dlatego obrazu jakiego ja tutaj sobie wybrałem, oczywiście można to sobie dostosować według własnej woli. Robimy teraz coś takiego, że przesuwamy sobie od lewej do prawej i tak robimy mniej więcej na 4 poziomy, żeby się zmieściło, czyli robimy coś takiego od lewej do prawej, teraz od prawej do lewej, no i teraz znowu od lewej do prawej i od prawej do lewej. Okej, coś takiego. Można teraz sobie jeszcze po prostu troszkę przesunąć tą twarz, żeby nie była ona aż tak wygięta. Tam, gdzie mamy jakieś takie charakterystyczne rzeczy, czyli na przykład tutaj twarz, postaramy się, żeby nie było to aż tak zmniejszone, po prostu zmienione, ale też troszkę może być, czyli mniej więcej coś takiego. No i okej, kliknijmy sobie OK, zaakceptujmy zmiany. Jak widać, fajnie się nam to wszystko wygięło. Teraz musimy sobie rzucić taki prosty szum, czyli wejdźmy sobie w filtry, wybierzmy sobie szum i wybierzmy szum RGB, czyli też ten fajny kolorowy szum. Odznaczmy sobie najpierw może te wszystkie opcje, czyli skorelowany szum oraz niezależny szum, dzięki czemu możemy przesuwać jeden pasek i ustawiamy się wszystkie, bo są one od siebie zależne. Ustawmy to około jako 0,10. Teraz kliknijmy sobie niezależny szum RGB, będzie on w ten sposób kolorowy, a nie taki czarno-biały i będzie on bardziej zwarty. Kliknijmy może sobie OK, zaakceptujmy zmiany. Jak widać, może tutaj troszkę też powiększę, nadaliśmy taki fajny efekt szumu. Teraz może sobie cofnę, żeby zobaczyć zmiany. No i jak widać, bardzo fajny efekt uzyskaliśmy. Dobra, z powrotem nałożyliśmy ten szum. No i jest teraz coś takiego. Także efekt już mamy prawie gotowy. Bardzo fajnie już on teraz na tym poziomie wygląda. Z tym, że dodajmy sobie jeszcze jakiś deseń. Musimy sobie troszkę przyciemnić ten obraz minimalnie, czyli wejdźmy sobie w kolory krzywe i troszkę sobie przyciemnijmy o mniej więcej taką wartość, bo ponieważ dodamy teraz takie paski,
które troszkę nam to rozjaśnią. Stwórzmy sobie nową warstwę białą. Dobra, no i teraz musimy sobie przejść na zakładkę desenie. Jeżeli jej nie mamy, to musimy ją sobie wywołać za pomocą okna, dokowalne okna dialogowe i wybieramy sobie tutaj desenie. Gdzieś tu powinno być, o tutaj, desenie. No i mamy tutaj taki wzór desenie. Może przyciągnijmy sobie te większe paski, te szersze, po prostu na tą naszą białą warstwę. Przechodzimy na panel z warstwami i musimy sobie tą warstwę troszkę powiększyć, bo widać, ja sobie powiększę. Te paski są one dosyć małe. Tutaj mam powiększenie prawie 2000, ponad 2000, no i dopiero te paski widać. Także powiększmy sobie to odrobinkę. Za pomocą narzędzia skalowania mniej więcej coś takiego sobie powiększmy, przeskaluj. No i powinno się to ładnie przeskalować. Dobra, jak widać troszkę się przeskalowało, powiększę sobie. Już to jest dosyć dobrze widoczne, natomiast jeszcze sobie powiększymy. Czyli wybierzmy sobie prawy przycisk myszy, dopasuj warstwę do wymiarów obrazu, dzięki temu powiększanie będzie szybsze, nie zamuli nam komputera. No i teraz od nowa możemy sobie jeszcze powiększyć to mniej więcej o tyle. Wydaje mi się, że powinno być w porządku, zobaczmy jakie będą po prostu zmiany. Wydaje mi się, że jest w porządku, jeszcze minimalnie to sobie powiększę, czyli prawy przycisk myszy, dopasuj warstwę do wymiarów. No i jeszcze powiększę sobie o coś takiego, wydaje mi się, że naprawdę powinno być w porządku. Okej, takie paski wydaje mi się, że są okej. Musimy sobie zmienić tryb tego oddziaływania tej warstwy z paskami na dzielenie, czyli wybieramy sobie tryb i wybieramy sobie dzielenie. Już o wiele lepiej to wygląda, natomiast jest teraz ten efekt za mocny. Zmniejszamy sobie drastycznie krycie tej warstwy do około 12 myślę, że powinno być okej. Także 12 wygląda teraz w porządku, uzyskaliśmy w sobie właściwie coś takiego. Musimy sobie zdeformować jeszcze te paski, ponieważ one są teraz proste, a nasz obraz był taki tutaj już zdeformowany. Czyli wejdźmy sobie to samo, czyli filtry, możemy wyświetlić sobie ostatnio używane, deformowanie. I tutaj takie same wartości, czyli 50 i 0,10. I tutaj też możemy sobie zrobić coś takiego, z tym, że tutaj trudno dosyć to zrobić od lewej do prawej, także można sobie troszkę dać, o właśnie, tak troszkę pokombinować z tym przesunięciem w górę, w dół. Troszkę to sobie tutaj właśnie pozmieniać. Wydaje mi się, że coś takiego powinno być naprawdę w porządku. Także wydaje mi się, że jest ok, zaakceptujmy to sobie. No jak widać, troszkę te paski teraz się zmieniły. Możemy sobie dodać teraz jeszcze takie małe paseczki, czyli wejdźmy sobie w desenie i po prostu przeciągnijmy sobie troszeczkę te małe paski na nasz obraz, czyli przesuwamy sobie. No i okej, coś takiego, warstwy. No i jak widać, teraz dodało nam się też takie, może tego nie widać, o tutaj w powiększeniu, takie mikroskopijne paski tutaj w poziomie. Między tymi jakby grubymi paskami, które dodaliśmy, są takie malutkie, których praktycznie nie widać z daleka, natomiast prezentują się one dość dobrze w normalnych wymiarach obrazu. Także wydaje mi się, że ode mnie to wszystko. Można z tym jeszcze sobie eksperymentować, dodawać jakieś szumy zniekształcenia, filtry deformacji. Natomiast taki bazowy efekt już mamy osiągnięty. Czyli uzyskaliśmy sobie bardzo fajny efekt VHS-u, bo bawiliśmy się troszeczkę kolorami oraz różnymi filtrami deformacji. Mam nadzieję, że efekt przypadł Wam do gustu i osobiście się on bardzo podoba. Także wydaje mi się, że ode mnie to wszystko. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco. Zostawienia łapki w górę, jeżeli materiał Ci się przydał bądź spodobał. No i do mnie to wszystko, trzymajcie się, siemano!